My do tej pory mieliśmy tutaj spokój i tego samemu oczekujemy. A ty co, d*** cię swędzi? Dlaczego państwo tak uprzykrzają życie, tak jak mówią sąsiedzi? A skąd to ma taką informację? Że... Pani o lubi młyn. Ta pani jest chora psychicznie. Tak jest codziennie. Wychodzi, wyzywa. On to lubi, on to kocha. Ty się w d*** pocałuj. Niech mordy pozamykają. Kobiety boją się przyjść, bo mają malutkie dzieci, boją się tego pana. Ludzie są zastraszeni, oni się boją cośkolwiek powiedzieć. Posłuchaj, szmato gruba, zamknij d***ę. Ten staruch... Do kogo ty staruch mówisz? Do tego starego dziada. O, proszę. No. Ja ci teraz mam dziada. No chodź, chodź. Chodź, adwokat. No, serdecznie wam d***. Wychodzą na podwórko, wyzywają mnie. No jakie tylko słowa jemu na język ślina przyniesie, tak mnie wyzywa. Ty durna lochu, ty zboczona suko. Tyle lat przeżyliśmy i takich ludzi ja jeszcze nie słyszałam, nie spotkałam. To jest coś okropnego. Ja tak w życiu nie byłam wyzwana. To się w głowie nie mieści, że tak ktoś potrafi. To niegodne tego, żeby w ten sposób potraktować nas. Za co? Taka stara mapa i bo mi się zajmę. Spokojna wieś na Pomorzu Zachodnim. W większości jej mieszkańcy żyją tu od urodzenia w zgodzie i przyjaźni. Od ponad roku, kiedy wprowadziła się tu para z dwójką dzieci i kilkoma psami, spokój został zamieniony w koszmar. Zaczęło się z tymi psami. Oni nie dbali o te psy, wyjeżdżali, psy zostawiali na tydzień, uwiązane na łańcuchu, psy uciekały. Zagryzły mojego psa. Zaczęło się zgłaszanie tam na straż miejską i oni stwierdzili, że to ja wszystko zgłaszam. No i zaczęli wyzywać mnie, nie? Modelka, ona jest wiecznie młoda, brudowy, klapeczka. No i co pani Marzeno, pani powie? Najbardziej obrażani są mieszkańcy, którzy żyją w najbliższym sąsiedztwie Czesława J. i jego partnerki Iwony O. Choć obrywa się każdemu, kto stanie na ich drodze. Mieszkam o jeden płot dalej. Nie wszystko słyszę. Ja zakładam słuchawki, słucham audiobooku. A wydeptałam sobie ścieżkę przez łąkę. Chodzę najczęściej tak, żeby mnie nie widzieli. Wynoszę śmieci wtedy, kiedy oni wyjadą do miasta na przykład. No bo to irytuje. Woła tą, nie wiem, czy to żona, czy to kto to jest ta. I mówi, patrz, taka już wyszła z nory. O pani? Tak. Brzydko mi powtarzać takie wulgaryzmy. Ty zdechniesz, ledwo łazisz już. Według mieszkańców para nowych sąsiadów nie pracuje. Przeprowadzili się tu z Opolszczyzny, a wspólnie z nimi przyjechał Rajmund, mężczyzna, którym się opiekują. Jak tutaj przyjechali, myślałam, że sprzedają ojcowiznę. I rzeczy samej sprzedawali, tylko że nie swoją. Zmanipulowali, bo facet był... No, zaczął pić, umarła mu matka, jest samiuteńki. Samiuteńki jak palec, omotali go, sprzedali jego dom. Żyją półtora roku rozrzutnie za jego pieniądze. Rzucają mu jak psu, niszczą go psychicznie, bo próbowałam mu tam podać paczuszkę z jedzeniem. To powiedział, niech pan nie podchodzi. Niech pan nie podchodzi, bo będzie dym. I ja mówię, jaki dym ich nie ma? Ja im nie powiem, ale ja im powiem, jak mnie upiją.